Dzień dobry, nazywam się Olga Grabowska-Hęczkę. Zapraszam na krótki wykład na temat motywacji. Czy wiesz, ile godzin na dobę śpi koala? Naukowcy ustalili, że koala śpi od 18 do 20 godzin na dobę. Jak myślisz, czy to długo? Pewnie odnosisz to do godzin z twojego snu. Zastanów się teraz, czy koala jest zmotywowany. Jak oceniasz poziom motywacji tego torbacza? Może te ilustracje pomogą Tobie w ocenie poziomu motywacji naszego zwierzaka? Nawet jeśli oceniłeś koalę bardzo nisko na swojej skali, spróbuj zastanowić się teraz, dlaczego koala śpi od 18 do 20 godzin na dobę. Naukowcy ustalili, że brzuch koali pokrywa cienka warstwa futra. Co więcej, przytulanie się do drzewa daje koali efekt podobny do tego, jaki osiąga człowiek stojący przy otwartej lodówce. Spanie na drzewach dla koali to bardzo efektywna metoda schładzania ciała, ponieważ nie wymaga tracenia wody z organizmu. Gdy już teraz wiesz, dlaczego koala tak długo przytula się do drzew i na nich śpi, może trochę łagodniej ocenisz naszego torbacza? Być może teraz, patrząc na tę fotografię, powiesz, że jest to bardzo zmotywowany koala. A teraz kilka pytań do Ciebie. Czy jesteś zmotywowany, zmotywowana do obejrzenia tego nagrania? Jakimi kryteriami kierujesz się przy ocenie własnej motywacji? Jak ocenisz poziom zmotywowania innych osób do obejrzenia tego nagrania? Badaczka Susan Fowler w książce Dlaczego motywowanie ludzi nie działa pisze, że jedną z podstawowych przyczyn, dla których motywowanie innych nie działa, jest nasze naiwne założenie, że motywacja jest czymś, co się ma lub czego się nie ma. To z kolei prowadzi do błędnego wniosku, że im silniej ktoś jest zmotywowany, tym większe są szanse na osiągnięcie swoich celów i odniesienie sukcesu. Czy jednak to prawda? Badania motywacji dostarczają przekonujących dowodów na słuszność twierdzenia, że to raczej źródło i rodzaj motywacji mają istotne znaczenie, a nie jej poziom. Możemy porównać to do sytuacji przyjaźni. Mam nadzieję, że ważniejsza jest dla Ciebie jakość Twoich relacji z ludźmi, jakość Twoich przyjaźni, niż liczba osób, o których mówisz, że są Twoimi przyjaciółmi. W badaniach nad motywacją opracowano model spektrum, w którym wyróżniono dwie perspektywy. Pierwsza z nich, perspektywa suboptymalna, zawiera trzy kategorie: obojętną, zewnętrzną i narzuconą. W kategorii obojętnej osoba nie dostrzega sensu w realizacji zadania. Najczęściej nie przeżywa żadnych emocji. W perspektywie zewnętrznej osoba realizuje zadanie niemal wyłącznie w celu osiągnięcia jakiejś nagrody. W perspektywie narzuconej osoba czuje, że jest zmuszona do realizacji zadania. Taki przymus może wynikać z presji ze strony przełożonego lub z poczucia wstydu. Nie są to najzdrowsze perspektywy motywacyjne. Druga kategoria, druga perspektywa to perspektywa optymalna. Tam również mamy trzy niezależne kategorie. Perspektywa dopasowana, gdy osoba dostrzega związek między zadaniem a własnymi wartościami i celami. Perspektywa zintegrowana, gdy osoba czuje, że wykonanie zadania jest dla niej samej ważne, spójne z jej wartościami i celami. I wreszcie perspektywa spontaniczna, kiedy osoba wykonuje zadanie, ponieważ lubi to robić, czuje radość i satysfakcję z samego działania. W teorii autodeterminacji badacze wyróżnili trzy podstawowe potrzeby psychologiczne, które decydują o zaangażowaniu i rozwoju człowieka. Potrzeba autonomii, relacyjności i potrzeba kompetencji. W potrzebie autonomii ważny jest dla nas wybór, poczucie wpływu i niezależność działania. Człowiek potrzebuje realizacji własnych pragnień i stanowienia o swojej woli. W potrzebie relacyjności spełniamy naszą potrzebę tworzenia związków z ludźmi, troszczenia się o innych, ale również dbamy o poczucie bliskości, przynależności, dbamy o poczucie bezpieczeństwa. Realizując potrzebę kompetencji, stawiamy na rozwój, wyzwania, czujemy potrzebę demonstracji własnych umiejętności i dążymy do konfrontacji z nowością. Biorąc pod uwagę te wszystkie trzy potrzeby, warto, podejmując jakiekolwiek działanie, sporządzić sobie tak zwaną listę kontrolną i zweryfikować, czy mam wpływ na swoje decyzje, czy w tym konkretnym działaniu jestem człowiekiem niezależnym, czy poprzez to działanie buduję zdrowe relacje z innymi ludźmi? Czy jest to sytuacja, w której mogę, potrafię troszczyć się o innych?
czy wykonując to działanie mam poczucie rozwoju i jak radzę sobie w obliczu wyzwań. Badacze ukuli termin optymalnej motywacji. Jest to ilość pozytywnej energii, witalności i dobrego samopoczucia, jaka niezbędna jest, aby móc dążyć do realizacji swoich celów i je osiągać przy jednoczesnym rozwijaniu samego siebie. Te trzy optymalne perspektywy motywacyjne – dopasowana, zintegrowana i spontaniczna – to tak zwana zdrowa żywność motywacyjna. Jeśli jednak zależy Tobie na szybkim osiąganiu celów, polecam Tobie metodę motywacji błyskawicznej. Chodzi w niej o odpowiedź na 6 kolejnych pytań. Pierwsze z nich – dlaczego w ogóle miałabyś coś zrobić? W pytaniu drugim chodzi o ocenę stopnia gotowości do działania. Przyjmij tutaj skalę od 1 do 10, gdzie 1 oznacza jestem całkowicie niegotowy, niegotowa i 10 jestem całkowicie gotowy, gotowa do podjęcia działania. W pytaniu trzecim pytamy, dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby. Oczywiście jeśli w poprzednim pytaniu wybraliście cyfrę 1, należy udzielić odpowiedzi na pytanie, co byłoby potrzebne, aby 1 zamieniła się na 2. W pytaniu czwartym spróbuj wyobrazić sobie, że już wykonałaś zadanie. Jakie byłyby jego pozytywne skutki? 5. Dlaczego te skutki są dla Ciebie ważne? I wreszcie pytanie 6. Jaki jest pierwszy krok realizacji zadania? Jeśli w ogóle taki istnieje. To wszystko. Mam nadzieję, że jeśli nie metoda motywacji błyskawicznej, to może Miś Koala zainspirował Ciebie do podejmowania zadań, w których będziesz zaangażowany, zaangażowana, pełna pasji. Dziękuję.